Choć dziś Anna Lewandowska jest szczęśliwą żoną Roberta Lewandowskiego, w wywiadach wielokrotnie mówiła o tym, że związek z kapitanem reprezentacji Polski nie był jej pierwszą poważną relacją. Swoją młodzieńczą miłość poznała jeszcze w czasach liceum. Wspomnieniami do tamtych czasów wróciła w podcaście wojewódzki kancierski. Nie potrafiła sobie jednak przypomnieć, dlaczego tamten związek nie przetrwał próby czasu. To było bardzo dawno temu. Nie pamiętam takich szczegółów, żeby tutaj dobrze odpowiedzieć. Kropka Milanówek, podkowa leśna, mówiła influencerka, nie chcąc zdradzać zbyt wiele. Kuba wojewódzki jednak nie miał zamiaru odpuszczać i namówił celebritkę do dalszych zwierzeń. Okazało się, że jakiś czas temu Anna Lewandowska przypadkowo znów spotkała się z byłym chłopakiem. Mimo wszystko małżonka piłkarza FC Barcelony zapewnia, że nie ma z nim stałego kontaktu. Nie mamy kontaktu. Kilka lat temu spotkaliśmy się na planie, bo gdzieś pracował na planie zdjęciowym. Ale nie, nie mamy kontaktu, odpowiedziała krótko. Najsłynniejsza polska fit-influencerka i jej przyszły małżonek poznali się w 2007 roku na obozie sportowym na Mazurach. Co ciekawe, piłkarz przedstawił się trenerce, używając imienia Andrzej. Był bowiem przekonany, że dziewczyna i tak go nie zapamięta. Mogłem nie jechać na obóz integracyjny, gdzie spotkałem Anię. Mogłem nie zdążyć. Ale dojechałem na jeden dzień. Pamiętam, że zobaczyłem piękną blondynkę. Ania trochę się zmieniła przez te lata. Oczywiście, że na korzyść. Wydoroślała. Ja zresztą też, wyznał kapitan Biało, czerwonych w rozmowie z magazynem Viva. Z czasem dwójkę połączyła wielka miłość. W 2011 Robert oświadczył się ukochanej na rajskich Malediwach. Sakramentalne tak powiedzieli sobie dwa lata później, w czerwcu 2013 roku. Uroczystość odbyła się już w mniej egzotycznym otoczeniu. Ślub miał miejsce w kościele pod wezwaniem Świętej Anny w Serocku, a wesele w trębkach nowych. Dziś z sentymentem wspominają początki swojego związku. I choć teraz nie mogą narzekać na finanse, okazuje się, że nie zawsze było tak kolorowo. Jednak dzięki wyrzeczeniom i ciężkiej pracy udało im się osiągnąć ogromny sukces. Czasem wspominamy czas, gdy mieszkaliśmy w lokalu komunalnym. Pamiętamy, jacy byliśmy szczęśliwi, mimo że po kuchni czasem biegały karaluchy. Jaką przemierzyliśmy drogę, ile wyrzeczeń, pracy nas kosztowało, by dziś być w tym miejscu, wspominała Lewandowska w wywiadzie dla przeglądu sportowego w 2019 roku. Zobacz też.